Jest wtorek, 20 lutego, minęła godzina 18.30. Grzegorz Michtal, witam i zapraszam na telewizyjny Kurier Warszawski. Co przed nami? Dziś poznaliśmy młodych laureatów konkursu Patria Nostra. To uczniowie z Polski i zza naszej wschodniej granicy, którzy stworzyli krótkie filmy o ważnych wydarzeniach historycznych. Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli, ufundowana przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Młodzieży należą się podziękowania za wysiłek. Ich inwencja i kreatywność nie zna granic, więc młodzież wcielała się aktorsko w rolę bohaterów, w rolę Piłsudskiego, w rolę Pileckiego. Wspieramy ten konkurs, bo jest po pierwsze patriotyczny, historyczny i ambitny. On ma formułę bardzo unikalną. Ze względu na to, że te wszystkie prace konkursowe są wyświetlane, mimo to, że w internecie, na naszej stronie internetowej, to jeszcze na ulicach miast. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim, że młodzież polska, jak to bywało z pokolenia na pokolenie, prezentuje się świetnie i myśli po polsku i chce na dodatek wkraczać w te rozpoznanie polskiej historii. Kiedy poznaliśmy to cierpienie tych ludzi, czytając o tym, i też dlatego staraliśmy się jak najbardziej emocjonalnie przedstawić to. Zostało zamordowanych ponad 300 Polaków naraz. To jest, można wydawać się, że znikoma liczba w porównaniu do całej wojny. W podręcznikach nigdy nie ma nazwisk ludzi, którzy zginęli, on tam po prostu jest jakaś liczba. A jak się dowiaduje więcej o tej historii, o tych ludziach, to mimo wszystko trochę to działa.